Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Już mogę się z wami przywitać. Jem szybko śniadanie i zaraz rozpakuję zakupy, bo byłam w Biedronce, dużo tego też nie ma. Ale o tym to za chwilę. Bułeczki sobie kupiłam takie, wiecie, te bardzo dobre są ziarnami w Biedronce. Ser, szynka i moja papryka w konserwie takiej. W konserwie. Tak, no papryka w zalewie octowej. I to jest papryka wulkanta, ostra, ale w tej zalewie octowej jest po prostu przepyszna. I mięta dzisiaj, więc życzę Wam smacznego, jak coś jecie. Ja jedę zjeść śniadanko. Odpowiem chyba na Wasze komentarze, poczytam, co tam się dzieje w tych komentarzach. I lecimy dalej z tym dniem. A Wam życzę miłego dnia i oczywiście miłego oglądania. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną dzisiejszy dzień. Boże, jak ten dzień szybko mija. Już jest, słuchajcie, 10. Ja dopiero przyjechałam i za 2 godziny muszę jechać, słuchajcie, z powrotem. No po prostu jakaś masakra, wam powiem. W kościele słyszę, że dzwonią w kościele. Jest 10. I tak faktycznie na zegarek się spojrzałam. Byłam w Biedronce, dużo rzeczy nie brałam. Tak jak widzieliście, wzięłam 2 paczki tych chrupek, bo te dziady moje to tylko to jedzą. Najchętniej. Trzeba było wziąć 2, była jakaś promocja, więc tutaj rozpakuję i zaraz będę... mleko mam jeszcze schowane. W ogóle mleko mi się zepsuło. Data dobra, a się skisiło. Więc nie wiem, tak się w sklepie kupiło z dobrą datą. 6 sztuk kupiliśmy. 2 sztuki się zepsuły, skisiły się, po prostu skisiły się. Data jeszcze jest dobra. Nie wiem. I w lodówce były i się zepsuły. Dobra, nieważne. I tak wystawiłam i stoi. Trzeba było wziąć 2 paczki tych chrupek i było coś taniej. Piersi z kurczaka wzięłam dla Laury. I powiem Wam, że nie robiłam bardzo dużych zakupów, dlatego że muszę opróżnić zamrażalkę. I kupiłam tylko to, co mi potrzebne na dzisiaj. Bo ja mam jeszcze bardzo dużo rzeczy, które mam. Mam jeszcze mięso zamrożone. Więc kurczę, stwierdziłam, że nie będę kupować jutro, chyba podjadę do Lewiatana. Będę miała paczkę do odbioru, więc podjadę, bo tam jest paczkomat przy Lewiatanie zaraz, niedaleko. I podjadę, odbiorę sobie tą paczkę, muszę się uczesać. I co? I pojadę po te mięso, żeby te wędliny zrobić, to w Lewiatanie jutro kupię. Bo w Biedronce dzisiaj jak byłam, to była, jak byłam, tak miałam 0,5 godziny. Bo Amelka chciała iść ze mną do Biedronki, no to przed lekcjami z nią pojechałam, zawiozłam Laurę, przed lekcjami podjechałyśmy do Biedronki, a było tyle ludzi za mięsem stało, że mówię, nie, no nie będę stała, po prostu zrezygnowałam, wzięłam tylko szybko to, co złapałam i biegiem ją zawiozłam i stwierdziłam, że dobra, podjadę jutro rano do Lewiatana i kupię te mięso, albo do delikatesów, centrum, zobaczymy. A w ogóle właśnie z Pawem rozmawiałam i muszę wysprzątać tą zamrażalkę, wszystko to, co mam tam pomrożone. A ja tam mam jeszcze i leczo, i fasolkę, i jakieś mięso. I tam trzeba zrobić porządek, no bo przydałoby się trochę tego drobiu ciachnąć. I część może zamrozić, a no, jakiś rosół, coś tam się z tego zrobi, wiadomo. Więc dlatego tak nie brałam dużo. Chlebek wzięłam też taki z ziarnami. I te bułeczki, one są bardzo dobre, pyszne są, w ogóle tam muszę położyć. Wzięłam słonecznika, bo robiła ten chleb i wzięłam właśnie ten biały ser. Miałam wziąć 2, wzięłam 1, nie wiem, tak się spieszyłam. Pieczarki, to dzisiaj do obiadu, żółty ser. Tutaj coś Amelka wzięła sobie, jakiś płyn miceralny. Ja sobie wzięłam takie mydło peelingujące, też nawet i do buzi może, nie wiem, nie wiem, wiecie, bo nie było ładnie pachnie. Skład też ma w miarę, bez surowców pochodzenia zwierzęcego, nie wiem, bo jak będę w Rossmanie, nie wiem kiedy będę w Rossmanie, w ogóle muszę chyba usiąść i sobie zamówienie zrobić z Rossmana przez internet, bo ja mam daleko do Rossmana. I jak, no nie mam kiedy teraz jechać, ale no przydałoby się wybrać. Twaróg, ten półtłusty taki, sałatkowy. Siemię lniane. Ja mam, ale mam zmielone, a potrzebuję takie, to też do chlebka dam.
jeszcze ciasto francuskie. No i takie tam, to z tych takich, co tam, wiecie już, no. W każdym bądź razie, specjalnie pojechałam, bo wczoraj w Groszku chciałam kupić te ciasto francuskie i tego ciasta francuskiego nie było. No i specjalnie, mówię, wjadę właśnie do Biedry, kupię dwa, bo będę robiła taką jakby zapiekankę z ciasta francuskiego. Bo przecież wczoraj obejrzałam Monikę z kanału Z Miasta na Wieś Vlog i ona robiła tam taką zapiekankę na cieście francuskim, tylko tam był pomidory, dynia i tak dalej. Ja już dyni swojej nie mam, ale mogłam w sumie kupić. Może kupię, a nie, chciałam teraz robić to. To może zrobię dwie takie zapiekanki, zobaczymy. Bo ja zawsze robię ciasta francuskiego, wiecie, tam z mięsem i tak dalej. I tak zawsze zabijam czy coś, a teraz taką ala, jakby, nie wiem, zapiekankę ala taką zrobię. Bo no ten pomysł po prostu mi podszedł do głowy. No tylko, że ja zrobię oczywiście po swojemu. A może bym kupiła tą dynię, to z tą dynią, bo taka ciekawa jestem w smaku tej dyni na tym. Więc jak pojadę po Laury, to może kupię tam właśnie małą dynię w sklepie i zrobię z tego drugiego ciasta drugą taką zapiekankę, na przykład jutro. A dzisiaj zrobię z tego. I ja zrobię, no też dam właśnie ten serek, tylko że ja sobie dam na przykład pieczarki, bo ja pieczarki uwielbiam, ja je podsmażę. Podsmażę je sobie na patelni, na masełku. No i dobra, jak będę robić, to Wam pokażę. No na pewno zrobię innym sposobem, taki zrobię po swojemu. A jej pomysł też ściągnę. Ściągnę Cię, Monika, ten pomysł. Co? Monika coś mi pisze. Więc od Ciebie, Monika. Też, Monika, od Ciebie ściągnę ten pomysł. Jak nie zapomnę kupić dyni. No, a pomidorów nie będę dawała w całości, bo jak zrobiłam wtedy te pomidory takie zapiekane z tym serkiem, co Wam nagrywałam, to po prostu mi te pomidory nie idą na ciepło, takie w całości, takie wiecie, no pomidory na ciepło, nie, ze skórą, to mi to w ogóle nie idzie. Ja to wolę na zimno, no nie lubię pieczonych pomidorów i dlatego też nie będę dawać. Dobra, biorę się tutaj, wezmę to, wszystko pochowam, bo sobie pozmywałam, posprzątam, ogarnęłam. Ogarnę do końca i zrobię tą, naszykuję tą zapiekankę. Wstawię ze dwa prania i abarot o 12 po Laurę. I znowu w samochodzie. Jakiś wiatr się zerwał. Jadę po Laurę. Tak, jadę po Laurę i przyjeżdżam i robię ten obiad, bo go nie zrobiłam. No, bo mam jeszcze zebranie dzisiaj na 17, więc muszę się jeszcze ogarnąć. Dobra, jadę. No i robimy to ciasto, znaczy ciasto. Co ja gadam? Z ciasta francuskiego, tam, nie wiem, pizzę, zapiekankę, jak zwał, tak zwał. Ciasto francuskie sobie wykładam tutaj na brytwankę, ona nie jest brudna, ona jest przepalona. No i tak mi akurat tu na kanty trochę powystawało, to może mi tutaj w razie co wiecie, nic nie wypadnie. Tutaj sobie powrzucam szynkę. Taką. Cześć, ja też chcę coś. Poczekaj, teraz będziesz rzucać pietruszkę. Albo możesz masz. Trzymaj, rzucaj trochę tej szynki. Tylko tak równo, bo tu już wiecie, nie chcą jeść. To trzeba wyczyścić jakby lodówkę. Takie to będzie moje czyszczenie lodówki też przy okazji. Okej, no dawaj szybciutko. Dobra, tutaj czas leci, tutaj nie ma na co czekać. Okej, dobra. Już to też możesz dosypać. Musisz raz przejść, bo ja potrzebuję wejść. Tutaj mam pieczarki podsmażone. Nawet jakby byłyby, wiecie, dwie paczki, to bym nie pogardziła, bo ja uwielbiam pieczarki. Gumę sobie kupiłaś fajną. Nie gumę, cukierki. No to są rozpuszczalne, to chyba gumy takie, nie? Namby. To nie wyblowanie. No nie, no ale gumy rozpuszczalne też są. Dobra, no i tak sobie wiecie, układamy. Na razie jeszcze nie, to na samym końcu, jak się upieczy, wiesz? Albo nie. I teraz tutaj mam. Tylko Laura, potem umyj ręce, bo to jest ostra papryka. No. Tutaj mam ostrą paprykę ze słoika, tą co ja mam na śniadanie. Dużo jej nie daję. I ona jest w tej zalewie.
No to ją też wykorzystam. Spółce można posmarować tam, nie wiem, keczupem czy czymś, co tam macie. Wiecie, nie? Ale ja nie daję nic. Dobra. I teraz pokroję sobie ten ser feta i go też tutaj powrzucam. Dobra, teraz, dobra. Tylko weź sobie trochę, ja ci pokażę jak. I wiecie, kruszymy sobie ten ser feta tutaj. Nie polecam, brudzą się lepiej. No brudzą, brudzą. Zamiast, wiecie, zawijać, to taką zrobię. Bez zawijania. I takie też można powiedzieć właśnie czyszczenie lodówki. Tam cały ten ser. I oczywiście tych, wiecie, ja nie soliłam tych... Dobra, ale nie rozsypuj. No ja nie rozsypuję, gdzie ja rozsypuję? Musisz niżej tak brać, o. Mi się to przykleja. No przykleja się, tutaj jeszcze. Jakoś to rozłożyć. I tak sobie później zrób, o. Tutaj. Ale ja obydwie mam. No to daj, ja ci wezmę. To najpierw albo z jednej, dobra. A potem z drugiej. Dobra. I tak. Teraz będziemy sypać pietruszką. Laura posypie. Pokryliśmy takie porządne... Tylko dokładnie, tutaj wiesz. Taki garści porządne przyniosła Laura. Z ogródka pietruszki i nie żałujemy. Można by było dać, wiecie, na sam koniec. Ale już niech będzie od razu. To ładnie wygląda, patrzcie. No. Fajnie, kolorowo. To wszystko? Tu jeszcze, tu. Tak, wszystko, tylko. Cebuli można dać jeszcze. Nie mam cebuli, właśnie muszę cebulę kupić, bo moja już się skończyła. Znaczy mam tam taką maluteńką ze szczypiorkiem, ale to jeszcze tam sobie rośnie, to niech rośnie. Dam dużo tej pietruszki, tej natki, to już nie będę tego szczypiorku dawać. Tu jeszcze tutaj dosyp, o. Ok, dobra. No i teraz na sam koniec ser, żeby się rozpuściło. Ja. Tylko nie wiem, nie chce mi się kroić. To poukładam tak, o. Plastry. I też będzie. No i tutaj jeszcze dwa, dobra? Aha. No i wkładamy do piekarnika i pieczemy. Co on taki mały? Ten mały tak kawałek. Tak razem z pierwszą. No, mogę wymienić. No to wymień. O. A ten połóż. Dobra, połóż tutaj jeszcze. Ten też będzie mały. I pieczemy, wiecie, tak jak... Tutaj już go dołożę. O, tak jak się piecze ciasto francuskie. Laura, no... O Boże, poczekaj. Dobra. No, bo... no dobra, już niech będzie tak. Dobra. Wkładamy do piekarnika. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Serek się tak usmażył. No to co, ukroimy i spróbujemy. Akurat sobie zjem, bo jestem bardzo ciekawa, co mi z tego wyszło. Dobra, spróbujemy. Patrzcie, jak to wygląda. Wygląda fajnie tak kolorowo. Znaczy, no, no kolorowo też. Jeszcze jest gorące, wiecie? Dobre. Uwielbiam takie wynalazki. Sos czosnkowy do tego jeszcze. I byłoby idealnie. Tak, sos czosnkowy. Byłoby naprawdę, słuchajcie, idealnie. Ale nie mam, czosnku. Mam czosnek. I jogurt też mam. I zaraz zrobię. Zrobiłam całą miskę. Teraz próbujemy. Z sosem czosnkowym. Sos czosnkowy wiecie, do tego to jest najlepszy, bardzo dobry. No. Jezu, ja wiem, że tak nieładnie. Ja wiem, nie musicie mi mówić. Więc ostatni gryz i już nie jem na wizji. Polecam.
polecam. I obiecałam tą ściereczkę, że Wam pokażę. Wam, tutaj jednej z Was. Ja mam tą Jana Niezbędnego. I jeszcze jedną mam firmy York, ale ta firmy York, zaraz Wam pokażę. O, taka. York. I ona to się nadaje, powiem Wam, o, to jest, ona jest w ogóle uprana, tylko są już takie ślady, wiecie, po myciu. Ta to jest taka delikatna i ona to się, powiem Wam szczerze, nadaje tak bardziej do... do czego? Do szyb takich w domu, do luster na przykład, tak? A ta z Jana Niezbędnego, ona jest zielona, wiem, że trochę ciemno jest. Ona jest taka mikrofibry, coś takiego, takie ma, o, coś tam ten. I ona była oczywiście droższa, ale ona jest 100 razy lepsza do okien, do szyb, do okien. Ta to nie. Podobno jeszcze jest dobra Wiledy, ale nie, ja nie mogłam znaleźć nigdzie Wiledy, pewnie na internecie na pewno to bym znalazła. I jestem na takiej grupie na Facebooku z Action i podobno z Action też jest bardzo dobra taka ściereczka do mycia okien, sobie chwalą. Ja nie kupiłam jej, ale jak będę, to może kupię i sobie też ją przetestuję. No i co, teraz wystarczy tylko ją złożyć i umyć okna i naprawdę, no zaraz spróbuję Wam tam pokazać. Mam jedno takie nieumyte okno. To postaram się Wam pokazać, więc idę ją zmoczyć i idziemy. Mam tą ścierkę zmoczoną, szczerze to ja nie wiem, jak Wam mam to pokazać, bo wątpię, żeby było cokolwiek tutaj widać. Więc przemywamy. Wiadomo, framugi też można umyć, ale no, ja też myję framugi, tym po prostu przecieram sobie tą ścierką i potem trzeba dokładnie, o, tak góra, dół albo na boki, właśnie żeby smug nie było. Ja to przeważnie tak góra, dół robię. No i teraz widać, że tam jest mokre, nie wiem, czy widać, czy tam jest mokre. I teraz sobie przełożę ją na drugą stronę i przejadę z tej strony. Ja ją moczę w ciepłej wodzie. Tak, wiecie, ja Wam pokazuję na szybko, bez, nie robię tego nawet dokładnie tam, żeby framugi czy coś, tylko na szybko. I teraz widać, że to jest mokre. Ja to sobie zawsze uchylam. No i trzeba po prostu czekać, aż to wyschnie. Jak to wyschnie, no to wtedy nie ma smug, nie ma nic, no tylko żeby to wyschło. No to potrzeba jakiegoś tam czasu, tak? Wiecie, no... Co? No tak, ale jest, widzicie, mokre. No to trzeba poczekać nawet i te 15 minut, zanim to wyschnie. No to tutaj nie będę 20 minut Wam pokazywała tego, no bo to nie ma sensu po prostu, więc co? No nie wiem, rozłączę się chyba i zobaczymy efekt, jak to już wyschnie, no bo pomału wysycha. No trzeba czekać po prostu, mówię... Dobre 15 minut trzeba czekać, aż to okno po prostu wyschnie. No zobaczcie, no już jest suche. Jeszcze na przykład tutaj, o, tutaj na rogu jeszcze widać, że jest mokre z lekka, ale tak to już przeschło. No mi się wydaje, że już jest suche, więc no... No nie wiem, jak Wam, tu mi się odbija światło, ale nie wiem, jak Wam to inaczej mam Wam pokazać. No ja cały czas tej środki, tej ścierki używam do okien, więc naprawdę na kamerze tego nie widać, ale widać, że jest okno umyte. No ja to widzę po prostu. Więc powiem Wam, że naprawdę ja myję, odkąd kupiłam te ścierki, myję te okna ścierką i tutaj zobaczcie, framugę przemyłam i no te takie czarne gumy, co są, to wiecie, no to od tych gum. A tutaj drugą stroną przemywałam, bo ja wiecie, na pół sobie robię i jedną połową, potem drugą połową, no tak ten, a potem jakby drugą na pół daję i tą czystą wycieram jakby to na czysto.
Taki z pierwszego brudu i z drugiego. Więc tam akurat było, tam to okno było też sporo brudne. No ogólnie, bo wiecie, jak ten dach robili, to ja nie byłam tych okien, przez całe lato nie byłam okien i naprawdę było mega brudne. Zresztą widać to na tej ścierce, zaraz będzie, Boże, jakie masz okna brudne. No już nie mam, bo sobie umyłam. Ale jeszcze, znaczy nie wszystkie, bo jeszcze zostało mi okna na górze. Tam w garażu przydałoby się też umyć, bo tutaj na dole to już wszystkie okna pomyłam. I jakby była jutro ładna pogoda, to bym się wzięła za górę, na górze te okna pomyła i bym miała już, wiecie co, spokój, bo naprawdę jest piękna pogoda i można okna myć. Co do tej ścierki, więc ja naprawdę, to nie jest jakaś sztuczna reklama, bo nikt mi za to nie płaci. Ja nie muszę tutaj, wiecie, wywodzić się, że jest super, zajebiście, za przeproszeniem, a to jest gucio wszystko prawda, bo dostałam ją do współpracy czy coś. Nie, ja ją kupiłam na własne pieniądze dla testu, szukałam w Wiledy, ale nie było w sklepie, więc sobie kupiłam to. I tak jak powiedziałam to kiedyś, kto mnie oglądał w zeszłym roku jeszcze, że całe życie myłam źle okna, no to jest prawda. Bo naprawdę od tej pory, odkąd mam tą ścierkę, nie używam tych płynów do szyb. A już naprawdę, bo ona jest dosyć duża, może tego nie widać, ale ona jest naprawdę duża, ta ścierka. Nie pamiętam, ile ona ma, ile na ile. Ale ja mam tutaj, no ja tą ścierką mam okna 1,50 m na 1,50 m, jakoś tak. Tak, te duże tutaj na przykład, no to ja myję i ją sobie spłuczę, znaczy namoczę w ciepłej wodzie i jedną taką szmatką potrafię to okno myć, bo z jednej strony z brudu, potem do czystego, tak? I naprawdę, no, a potem jak idę następne okno myć, to dobrze, bez żadnego płynu, bez niczego ją dobrze spłukuję w ciepłej wodzie i myję ją po prostu dalej. I od tamtej pory nie kupuję płynu do mycia naczyń, okien. Jak sobie kupiłam płyn do mycia okien, zrobiłam sobie też taki eksperyment, umyłam sobie szyby w samochodzie, ale też za pomocą tej ściereczki i sobie spryskałam okna w samochodzie płynem i umyłam tą ściereczką. No to efekt był jeszcze lepszy, bo się okna tak lśniły, bo nie oszukujmy się, po samej wodzie, po tej ścierce one, te okna są czyste, jak słońce zaświeci, to nawet widać tą czystość, ale no tak nie świecą się, jak popłynie do naczyń, no bo nie ma tam tego octu tam i tego wszystkiego, wiecie, o co chodzi. Ale ogólnie są czyste i no i można umyć, kupić raz, ja za nią zapłaciłam 10 zł, 12, może 15, nie pamiętam, kupić raz i się ją ma na ładnych parę, nie wiem, lat to może nie wiem, ale ja mam od roku i cały czas nie myję okna i nie używam tych. Na zdrowie. A w samochodzie sobie umyłam jeszcze z płynem, bo miałam tam, wiecie, gorzej brudne okna, znaczy od środka, mówię, z płynem sobie umyję, bo tak Paweł też sobie mył i naprawdę, tylko Paweł to zwykłą ścierką, a i w ogóle, ale ja umyłam tym i było naprawdę spoko, więc jak są naprawdę brudne okna w domu, to można by było też sobie po prostu płynem do mycia szyb popsikać i tą ścierą po prostu przetrzeć i też byłoby, wydaje mi się, super. Może to przetestuję na oknach sobie jutro, no któregoś dnia, jak będę tam na górze myła, to tak właśnie może z płynem do mycia szyb spróbuję. No, ale naprawdę polecam Wam tą ścierkę bez po prostu, bez mycia, bez płynu do szyb. Ciepła woda, ścierka i jedziemy i okna są czyste, więc to nie jest, mówię, żadna sztuczna reklama, bo nikt mi za to nie płaci, więc to jest moja po prostu szczera opinia, więc to Wam polecam. Dobra, ja się lecę, słuchajcie, szykować. Aha, jeżeli było słabo widać to mycie tego okna w tam, to, bo tam trochę może ciemno, nie wiem, bo już wiecie co, szczerze mówiąc to tak na szybko to zrobiłam, bo obiecałam, ale będę myła okna na górze, to dajcie znać, to może wtedy pokażę lepiej przy takim świetle już bardziej dziennym, bo to bym z rana zrobiła, a teraz już jest popołudnie, to może byłoby wtedy lepiej widać. No, to mi napiszcie i wtedy będziemy kontynuować mycie okien, a ja lecę się szykować, bo muszę na zebranie jechać dzisiaj przecież. Wiecie co, ja już się z Wami pożegnam, ponieważ ja się szykuję na to zebranie i zaraz Paweł przyjdzie za Melką, to będzie, wiecie, obiad i tak dalej podam i w ogóle. No i już jest godzina 16, a ja o 16:30 muszę wyjść, tylko wiadomo, jeszcze się przebiorę, a już powoli zaczynam się szykować, więc wrócę, to już będzie późno i w ogóle, wiecie, szykowanie się na jutro, więc pożegnam się już dzisiaj z Wami, więc dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego vloga, czyli do jutra, mam nadzieję, pozdrawiamy, cześć! Pa!